Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony Maniek, albo jak to woli, Maniura. Moi drodzy, formujemy dzisiaj ziemniaczki. Jesteśmy na polu 11-hektarowym. No i wykonujemy właśnie formowanie. Mimo suszy, ale nie patrząc na prognozy, nie ma już na co czekać, bo lepiej nie będzie. A druga sprawa, ziemniaki już mają takie kły, więc one no już muszą być przykryte lepiej. No i tak to właśnie wygląda. Jak nigdy obecnie jestem to ja za sterami tej maszyny, nie tata, no bo jakoś to tak wyszło w tym roku, że formujemy praktycznie po pół, bo już mamy 18-hektarowe pole skończone, właśnie wczoraj skończyliśmy. I to też tak na zmianę. No i dzisiaj od rana działam ja. Tata ma jakieś tam wyjazdy. Jak mówiłem, jesteśmy na polu 11-hektarowym właśnie. Jeździmy z prędkością tak 4,54, no 4,5 km na godzinę. Fakt jest taki, że mamy przełączony wałek na 1000, więc obecnie mamy na wałku 845, 850, to tak skaczą te obroty, falują. Docelowo formujemy tak, żeby głębokość ziemniaka była gdzieś w 16 cm. Wczoraj tata wjechał tutaj wieczorem, bo mieliśmy jeszcze w dzień spotkanie, więc za dnia nie mogliśmy tutaj być, a mi się przyjechał więc wieczorem. No i już w nocy dziki musiały baraszkować. Ogólnie, moi drodzy, jeździmy na zagony, robimy sobie między ścieżkami zagon i za każdym razem robimy tak, żeby jeździć prawą stroną do formowanego, z tego względu, że z lewej znajduje się osłona łańcucha, która jest napełniona olejem. No i nie chcemy, żeby tam doszło do przetarcia, a tutaj nie ma, no jest szczelina po lewej stronie, że nie ma jak się przetrzeć, a no jakbyśmy doformowanego, no to wtedy by się jakoś tam przecierało, zwłaszcza, że już mieliśmy coś podobnego, no to z tatą z 2 lata temu blaszkę po prostu nałożyliśmy, obspawaliśmy, no i jest ok. Teraz też tylko ta pierwsza ścieżka zawsze od skraju, ona wypada tak, że to jest na łączeniu Sazarek i no już trochę szeroko mam, żeby jeździć, ale właśnie te pierwsze opryskiwacz, pierwszą szerokość trzeba właśnie w ten sposób robić. Ja też właśnie teraz ostatni przejazd tutaj jako pierwszy przejazd od miedzy robię i będę musiał sobie zrobić już tam zagon, zrobić ścieżki. Zrobimy ścieżki, tutaj są 4-5 ścieżek jest po długości, więc chyba zrobię je wszystkie i wtedy już będę od środka sobie jakoś tam jeździł. W sumie w swoim życiu to chyba raz tylko formowałem. I to jeszcze biernym, nieaktywnym formierzem. I to było w 2017, ale to moja przygoda skończyła się chyba na hektarze. No a w tym roku dałem czadu, bo więcej jednak. Super.
tutaj w ogóle, moi drodzy, taki był plan, przynajmniej mój plan, bo jak później będziemy kopać, no to pole dookoła, na okrętkę. I chciałem tutaj zrobić poprzeczkę. A tata stwierdził, że już tak kiedyś było sadzone i po prostu wcinał się w ten klin. No cóż, miał taką wizję, nie inną. Załączymy zaraz ścieżki, robienie ścieżek. Objadę sobie te cztery przejazdy jeszcze. To już kawałek zrobiony. Idziemy załączyć system. Uf, ależ wieje. Też niszczymy tą. Tylko trzeba ziemię zabrać. Ta ziemia w sumie musi być na szufladzie, bo fajnie ją dociąża tak równomiernie, a czasem brakuje tego dociążenia. Jak były no różne lata, czasem to się na starcie już brało, obkładało kamieniami ją. A w tym roku jakoś jest tak, że nie musimy dorzucać kamieni, ale ziemia samoczynnie to dociąża. Elegancko, ścieżka zrobiona. Muszę być skupiony, do przodu się patrzeć ciągle. Do pryskania ziemniaków będę musiał się przyczepiać do 69-30. Strasznie sucho jest, moi drodzy. Ostatnio zapowiadałem, ostatnio, no cztery, mamy dzisiaj piątek, na poniedziałek, wtorek zapowiadali takie opady u nas, że głowa mała. Skończyło się na tym, że ledwie kurz zmyło. O, jesteśmy teraz tu na środku, na tym ile, no to aż wstyd pokazywać, co tu się dzieje. Ale no ja zwalniam jeszcze specjalnie. Tego nie rozbijemy aż tak. Bywało tu gorzej, bo sam wczoraj tata przyznał, że bywało na tym odcinku gorzej, ale już myślimy, żeby zrobić swój własny frez pełny, tak jak mamy teraz w formie, tylko po prostu wypełnić go tymi zębami. Mamy wał od kultusa 3-metrowy i to akurat by fajnie współgrało, zrobić mocowanie i po prostu przed sadzarką takim frezem jeździć. Zakończyliśmy wczoraj formowanie, a dzisiaj lecimy z doglebówką.
właśnie znajduje się na polu 18-hektarowym. Tylko, jak od razu dla spostrzegawczych, zmieniłem ciągnik. Przesiadłem się na 69-30 z tego względu, że on jest rozstawiony na osi i pasuje w rzędy, a R-ka niestety jest zwężona, no i brakuje jej troszkę, więc do ziemniaków będziemy właśnie się przeczepiać. Z tym, że co się okazało, bo baliśmy się, że żyroskop będziemy w momencie, kiedy przełożymy żyroskop z R-ki do 69, będzie trzeba oś kalibrować w opryskiwaczu znowu, ale się okazało, że nie, pasuje idealnie, wszystko jest ok, więc tyle do przodu jesteśmy, nie? Ścieżka tutaj wyszła tak, że akurat na supie jest łączenie opryskiwaczy, więc dojeżdżamy. Trzeba cofnąć, tam z boku mamy już zrobioną ścieżkę. Tata podczas formowania od razu zniszczył te rzędy, gdzie mam przejechać, bo przed formowaniem też jeszcze wykonywałem jeden zabieg i po prostu po śladach, tak jak ślady zrobiłem, tak mi odznaczył te ścieżki. Tutaj brakuje kilku po prostu rzędów. To zrobimy tutaj ładnie przeskok. Tu fakt, tu było sadzone akurat, po prostu zniszczyliśmy, bo te rzędy i tak byłyby do, no i tak by musiał jeść, czy ciągnikiem, czy od razu przy formowaniu tata zniszczył. O, super. A później poprzeczką złapię tą stronę, bo tak jakoś wychodzi. Też dzisiaj mam za zadanie właśnie to pole zrobić, bo wczoraj 11 jeszcze, bo skończyliśmy formować i wieczorem jeszcze pojechałem 11 ogarnąć, a dzisiaj rano stwierdziliśmy, dobra, to jedź w ziemniaki, jedź na tą 18, to temat zakończony, muszę tylko umyć opryskiwacz po tym zabiegu. Ale kurczę, nie sądziłem, że ta belka będzie się nawet tak w ziemniakach zachowywać. No, ona sobie stoi. Mnie belka praktycznie nie obchodzi. Dla nas, no, niektórzy z was mogą się dziwić, ale no, przeskok z Unii na tą Amazonkę, no to jest w ogóle bez porównania. I wiecie, obraz Unii równa się 69-30, to nie? Ja jak wsiadłem wczoraj, właśnie na tą 11 pojechałem, no to cały czas, zwłaszcza, że jeszcze monitor jest z Unii, nie? Miałem tak, no jeszcze w głowie takie, no kurczę, Unia, nie? A wyszło, a jest super, naprawdę. Tyle dobrego, ten opryskiwacz ma coś takiego w sobie, znaczy coś takiego, no lepszy skręt ma i mniej zniszczeń jest, bo on się praktycznie trzyma jak po sznurku za ciągnikiem. To jest taki dodatkowy plus. No, a do zboża będę się przeczepiał raczej, no bo tamten wygodniejszy jest. Zresztą no już w zbożach, no ogólnie mamy suszę teraz, no ale są i kolejny, no wiadomo, no, to rzecz normalna. I wygodniejszy, tym to będzie telepać. Ja to i tak teraz w ziemniakach, tak jak tutaj po długości mamy równo. Drogi też sobie kultywatorkiem porozciągałem, tak żeby no równo było. 13 na godzinę na pusto jak jechałem z kultywatorkiem po tej drodze swojej robionej. No i jak on mi płynie, no to znaczy, że jest równo, nie?
a nie, że wiadomo jak to jest. Jeżdżę tutaj 7 na godzinę, 300 litrów na hektar dawka idzie, to się tak żubie. Mój najwolniejszy oprysk tym opryskiwaczem. Generalnie w ziemniakach to tak będzie nam szło 220, bo będziemy pełne sobie rozrabiać na te 30 hektarów dzielić. O, tacie coś GPS zwariował. Boże, zrobiłbym sobie pętla tutaj. Tutaj muszę docofać. Tutaj na klinie nam wyszły dwa razy w koło jako, cztery ścieżki, więc no dwa razy będę musiał tak docofać, to jest nie problem. O, kultywatorkiem sobie rozrównałem i no jest równo. Tutaj chyba za szybko jechałem troszkę. A co tam, test belki będzie u nas tutaj. Kurczę, nie chcę padać i nic nie zapowiadają. Co to, w maju nam spadło chyba 10 litrów tylko. No to co to jest? Żeśmy wczoraj skończyli formować, a ogólnie jak przygotowywałem sprzęt, to na zęby, bo mamy formie szektywne, robiłem takie przedłużki z hardoksu, przyspawywałem i liczyliśmy na to, dobra, na dwa sezony będzie spokój, nie? Wczoraj, że po skończonej robocie tata tam ogarniał już formierz, bo jakoś to było tak, że ja skończyłem, tata przyprowadził mi 6.9 i żeśmy się zamienili, żebym sobie drogi robił, to wszystko zdarte, nie? I od nowa za rok. Panowie, musicie auta zaraz zabrać. Znowu będę musiał ich przygonić, bo się tam nie zmieszczę. Ale się kurzy. No jest naprawdę sucho. Kurczę, miało coś padać. To wszystko jakoś bokiem poszło. Ach.